Jak nie być idealnym? Za górami, za lasami leżała pewna kraina, o której istnieniu wiedzieli wszyscy, a każdy marzył o tym, aby móc choćby postawić tam stopę. Mieszkańcy raczej nie wychodzili za mury państwa, aby przypadkiem nie wpuścić do środka jakiegoś brudu czy krzty nieidealności. Każdy dzień członka tej krainy był zaplanowany od początku do końca, po brzegi wypełniony przyjemnymi obowiązkami. Oprócz tego nikt nie kłamał i nie bał się niczego. Codziennie mieszkańcy zbierali się, aby podziękować Bogu za idealność, która im przypadła, a raz na tydzień odbywała się uczta na cześć kraju. Państwo to nazywało się Ideolandia. Dokładnie po drugiej stronie świata leżało sobie państewko, które było absolutnym przeciwieństwem ideolandii. Było tak zaniedbane i brzydkie, że prawie nikt nie znał jego nazwy, nie wspominając już o tym, że mało kto wiedział w ogóle o jego istnieniu. Wszyscy mieszkańcy lenili się, codziennie oglądając telewizję i nie zwracając uwagi na to, jak brudno i smutno tam jest. Ludzie, którzy wiedzieli o jego istnieniu, mówili na to miejsce Okropnolandia. Żył tam chłopiec o imieniu Nic mi się nie uda. Miał zaledwie dziesięć lat, gdy postanowił, że wyruszy na wyprawę, na którą nigdy wcześniej żadnemu mieszkańcowi nie chciałoby się wyjść. Wymyślił, że uda się do Ideolandii i miał nadzieję, że tam znajdzie swój prawdziwy, idealny dom. Ostatniego dnia wyprawy stanął mu na drodze wielki niedźwiedź i nie chciał go przepuścić. Mało brakowało, a stratowałby małego chłopca. Mimo iż nic mi się nie uda, nigdy nie był uczony, jak okiełznać zwierzę, postanowił nie oprzeć się strachowi i oswoić bestię. Wyciągnął rękę przed siebie i zamknął oczy. Otworzył je, gdy poczuł ciepło na dłoni. Ku jego zdziwieniu, straszna bestia okazała się być przepięknym puszystym Misiem. Po tym wydarzeniu, podszedł do niego starzec, który okazał się być właścicielem zwierzaka. Daję ci tego niedźwiedzia brunatnego w uznaniu za twoją dzielność i dlatego, że jeszcze nigdy nie widziałem osoby, która tak bardzo starałaby się być coraz lepszą. Nic mi się nie uda, wsiadł na Misia. Nie ruszyli dalej. Gdy chłopcu udało się wreszcie dotrzeć do bram ideolandii, zatrzymał go bardzo zdziwiony strażnik. Od razu zawołał do wrót króla krainy, a ten zadał chłopcu pytanie: Jak się zwierzy dzielny chłopcze? Nic mi się nie uda, odrzekł malec. Dlaczego masz tak na imię? zapytał król. Hm. chłopiec zamyślił się No właśnie. Dlaczego ja się tak nazywam? Przecież moje imię nie ma sensu. Udało mi się wiele rzeczy nauczyłem się być dzielny, okiełznałem bestie, stałem się lepszą wersją samego siebie. Król na te słowa bardzo się ucieszył i wyznał chłopcu, że potrzebuje w swoim państwie kogoś takiego jak on. Wyznał mu, że ideolandia wcale nie jest taka idealna, za jaką wszyscy ją mają. Ludzie uważają się tam za pępki świata i myślą, że we wszystkim są idealni, a tak wcale nie jest. Nikt nie stara się być lepszy, bo myśli, że wie i umie już wszystko. Nic mi się nie uda, powiedział, że chciałby, aby wszyscy mogli nauczyć się, jak być lepszą wersją samego siebie. Poprosił króla o to, aby mieszkańcy Okropnolandii mogli zamieszkać razem z obywatelami Ideolandii, aby wspólnie sobie pomagać i zauważyć, że jest jeszcze wiele rzeczy, w których mogą być lepsi. Gdy oba narody już się połączyły, odbył się specjalny wieczorek na cześć tej pięknej chwili. Wtedy to nic mi się nie uda zmienił imię na Będę Lepszy. Wygłosił również ważną gawędę dla wszystkich członków narodu. Ostatnie zdanie jego przemowy brzmiało tak Nie musisz być idealny. Gdy upadasz, wstań. Uwierz w to, że będziesz lepszy.